Sporo śniegu napadało, sporo. Już założyłem takie kalosze, żeby wyżej cholewy były, zabezpieczały przed śniegiem. Tutaj na dachu werandy to chyba z 10 cm tego śniegu jest. I przy okazji jest naoczność, jak się zachowuje ten dach stolarni przy sporej ilości śniegu. Mokry taki lepki śnieg jest. Tutaj tuje się położyły od śniegu. Cis. Równa śniegowa powierzchnia. Na końcu widać tutaj śniegu nawiewa. To prawdopodobnie będę chciał zrobić tutaj trochę zamknięcia. A w stolarni przyczepiam deski na gwoździe. Tutaj już mam 1/4 deski przycięte, dopasowane, przybite gwoździami. Tam na razie ułożone, przygotowane. Na górze przez ten trójkąt też widziałem wczoraj śniegu ponawiewało, więc zdecydowanie tam też zakrycie, zamknięcie warto by zrobić. A więc sceneria śniegowa i tak jak od kilku lat. Marzec do końca marca spodziewać się można śniegu, mrozu jeszcze tutaj od ciężkiego śniegu jałowce się kładą na bramę. Je trzeba by podwiązać, trochę poprostować. O, tu były takie wielkie konary skośne. Co to jest? Co to jest? Takie na wiosnę pachnie. Może mi się przypomni. W każdym razie przez to tamten świerk tak skośnie rósł i jałowiec się kładł. No teraz warto by to na linkach do tej Czeremchy. To Czeremchy jest. A więc pogoda raczej domowa dzisiaj. Skoro taki śnieg wieje w twarz wiatrem. Tam na werandzie przy okazji porannego palenia w piecu nastawiłem ziemniaki do ugotowania. W tej głównej komorze
zagotowuję. O, tu cis jak się położył. Mokry, ciężki śnieg i dużo go jest. Daglezja pięknie pachnie na wiosnę, zapach wydziela fenomenalny. Nazywam ten zapach ambrozja. I ogród warzywny całkowicie przykryty śniegiem. A więc ziemniaki w tej głównej komorze zagotowuję, a później przestawiam do górnego piekarnika, w którym jest niższa temperatura, tak na gotowanie, takie na małym ogniu tak zwane, czy tam na dochodzenie dla kasz. No, tu śniegu to jest prawie 20 cm. Musiało całą noc padać.